Panie burmistrzu, w tym wydaniu mam pytanie. Mieszkańcy skierowali do pana cztery pytania. Pierwsze z nich brzmi: Nasza ciuchcia jest w bardzo złym stanie wizualnym. Bawiące się na niej dzieciaki sukcesywnie ją niszczą. Przecież jest to obiekt muzealny. Czy można coś zdziałać, żeby jednak te dzieci nie robiły sobie tam placu zabaw? Rzeczywiście jest to obiekt muzealny. Jest stosowne oznakowanie, że właśnie nie powinno się tam wchodzić, nie powinno się go niszczyć. Natomiast tu trafiamy w inny problem, a więc taki jeżeli skieruję faktycznie tam czy, czy poinformuję policję, strażnika miejskiego i zaczniemy karać, to za chwilę będą pytania, czy, czy nie mamy nic innego i ważniejszych spraw na głowie, nic innego do roboty niż karanie dzieciaku za to, że któreś weszło na lokomotywkę. Też prawdą jest, że dzieci wchodzące czy bawiące się na tej lokomotywce tak naprawdę niewiele szkody czynią. Więcej tych, tych szkód czynią same warunki atmosferyczne, no jak również osoby dorosłe, czyli ta starsza młodzież. I to tych takich, te, te uszkodzenia takie zewnętrzne, nie dotyczące wnętrza tej lokomotywki. Chcę też dodać, że najprawdopodobniej jeszcze jesienią rozpoczniemy remont tego naszego obiektu. Zostanie tam no, wyspawana ta blacha, i zostanie odświeżona, odnowiona farba, zostanie na nowo to połanowane, także będzie znowu zdobiło zapewne nasze miasto. Kolejne pytanie mieszkańca brzmi: Dzień dobry. Chciałbym się zapytać, jak to jest, że do komunalki został zatrudniony pracownik, który nie ma kwalifikacji w tej instytucji. Chciałbym dodać, że widziałem tylko jedno ogłoszenie dotyczące oferty pracy w komunalce i odbiegało ono od kwalifikacji umiejętności zatrudnionego. Ogłoszenie, jeżeli chodzi o zatrudnienie w komunalce, było kilkakrotnie wywieszane. Dwa miejsca, były dwa etaty. Dwie osoby zostały przyjęte. Oczywiście zostały przyjęte spełniając kryteria, również kwalifikacyjne, wymagane właśnie w tym zakładzie, także myślę, że jest to bardziej subiektywna ocena osoby zadającej to pytanie. Trzecie pytanie. Dzień dobry. Chciałabym się dowiedzieć, kiedy zostaną zamontowane klasze na lampach przy ulicy Wojska Polskiego? ulica ta łącznie z oświetleniem w trakcie wykonywania i sukcesywnie klosze, jak również lampy, czyli te maszty są montowane i od czas wykonania tego zadania to jest do końca września i sukcesywnie te klosze są zakładane. Zresztą z tego co możemy zaobserwować, znaczna część, szczególnie tego niskiego oświetlenia z ulicy Wojska Polskiego już Działa, świecą te lampy i można bezpiecznie właśnie przechodzić po tych nowo wyremontowanych, przynajmniej w tych fragmentach chodnika. Ostatnie, czwarte pytanie. Panie burmistrzu, na drodze do Nowego Gościńca znajdują się dwa zakłady pracy. Były wycinane tam krzaki. Niestety nie wycięto ich na odcinku około 15 metrów. W związku z tym zwisają one na drogę, przez co uniemożliwiają przejazd mijającym się samochodom. Czy można je wyciąć? I będą wycięte, z tym, że one. Ten porządek przy tej drodze, rozumiem, że mówimy o tej ulicy Okrężnej, o tej drodze tam właśnie brukowej. Z tym, że to zadanie jest wykonywane przez pracowników, no, tych, których kieruje do nas sąd w ramach odpracowania no, tam swoich różnych kar, które sąd powymierzą. I dlatego też one są tak, no, ta, ta praca nie jest ciągła, tylko jest tak przerywana, jak przychodzi... Ten, no, w cudzysłowie wskazanie, z ma do odpracowania te godziny, no prosto tam kierujemy i oni to robią. na swoje godziny, czekamy na kolejnego, którego nam sąd skieruje. Także w ten sposób jest to wykonywane i będzie tak zrobione. Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję za pytania i czekam na kolejne za tydzień.